Siemanko! Witam was w kolejnym odcinku. No, po znowu dłuższej przerwie. No, ale mam nadzieję, że nie będziecie rozczarowani, ponieważ odcinek będzie treściwy. Mianowicie, jak dobrze pójdzie, trzymajmy kciuki. Prawdopodobnie pierwsze dzisiaj odpalanie. Nie chciałem wam nagrywać kolejnych takich też odcinków z dubania, spawania. Bo praktycznie paroma wieczorami to bawiłem się z rozprężnikiem, żeby go ładnie szczelnie pospawać. Potem testy szczelności robiłem. Jest tam, praktycznie trzyma ciśnienie, więc jest ok. Może gdzieś jakaś minimalna nieszczelność wyjść, wydmuchać, jak to będzie bić z 5 barów, turbo. No to nie, no testowałem gdzieś tak na 2 barach, więc no jest, no trzyma ciśnienie, więc jest ok. Pospawane, trochę się pomęczył. No i to wygląda na chwilę obecną tak. Mianowicie rozprężnik jest założony. Jeszcze pasuje mi tu dołożyć 2 opaski. Przepraszam, że tak jest, może nie być widać za dobrze, ale świeci strasznie słońce, ładna pogoda. A ja siedzę i grzebię przy lącinie. Kurde mele. Starałem się to zrobić jak najlepiej się da. Na razie nie będę montował żadnych tutaj uszczelek. Uszczelki tu, uszczelki tu, bo zobaczymy, czy to w ogóle będzie działać. Jak będzie działać, to jeszcze pewnie to owiniemy bandażem, bo tam nie jedna osoba mi pisała, że jak się owinie bandażem, coś tam cieplejsze spaliny, coś tam lepi, to ten leci przez wydech, więc przetestujemy też to. A jak to przetestujemy, czy jest jakieś doładowanie? A mianowicie Scout 1981 pożyczył mi coś takiego. Wakumetr. I on jest naprawdę bardzo dokładny, więc skala jest do 1 bara i naprawdę jest bardzo dokładny, więc będziemy widzieć wszystko. Jest on deczko przeciągnięty, bo nie pokazuje na 0, ale to weźmiemy to pod uwagę. Jakby to było rozkręcalne, to by się to rozkręciło i to wskazówkę by się przepchnęło deczko, ale to jest nie moje, nie będę się z tym bawił. Prawdopodobnie jest to jakoś rozkręcalne. Tu jakieś są końcóweczki, nie końcóweczki, ale z tego nie skorzystamy, bo tu jest od razu ten, to podepniemy się tak, jakbyśmy się podpinali. Gaźnik przeczyściłem, wsadziłem tam dysze od Molkta 26, ponieważ te z PVM26 były za duże. No i też główna dysza, nie wiadomo co to było, bo ktoś tam wymieniał, a wolna dysza, tak zmasakrowana, 35 będzie za duża na ten silnik, ponieważ no, ta dysza wolnych obrotów daje na wolnych obrotach, a na wolnych nie będzie doładowania, więc pasuje, żeby to chodziło. Dopiero przy gazowaniu ta dysza główna, którą teraz mam 115, może wydoli, ewentualnie będziemy w przyszłości dawać większą. Jeszcze będę musiał tutaj zrobić małe parę pierdółek, ale mamy dostęp do ssania, cyk i cyk, będzie dało się go składać. Tutaj jakoś paluszkami dam rady na pewno przekręcić, nie wiem czy to będziecie widzieć, chyba nie będziecie widzieć, ale od wolnych obrotów powinno się dać ustawić. Dawka regulacji paliwo powietrze też powinno być dojście, no więc tragedii 100% nie ma. No minus jest taki, że to jest zbiorniczek, jest, no, trzyma się na turbie, no wszystko jest na razie zrobione tak troszeczkę na szybkości jeszcze. Pasuje się tym lącinem nie wywalić, bo praktycznie wszystko się trzyma na wydechu. Turbo jest dokręcone do wydechu, bo to jest dokręcone do tego, to jest dokręcone do tego i do gaźnika, więc no, ta guma to tam zbyt dużo nie podtrzymuje. Mam nadzieję, że to się nic nie rozpierdzieli. Koniec gadania. Pasuje pozakładać pierdółeczki, gumeczki, nie gumeczki i jedziemy z tematem. Nie będziecie ze mnie dumni. Poskładałem. Jest tam zasilanie oleju od góry puszczone. Powrót jest trochę kitowo, bo jest trochę wyżej tutaj niż spód. Może tam być jakiś problem, ale taki problem to nie problem. Problemem jest, że nie chce mi się kręcić śrubka od regulacji wolnych obrotów, w oznaczeniu wolnych obrotów od regulacji składu mieszanki.
Nie wiem czemu, nie sprawdziłem tego. Kurde, zarąbałem sprawa, tyle kręcenia na marne. Ajajajajaj. Może będzie chodzić. Nie wiem, zobaczymy. Kurde, meleno. Ta śrubka mi jedynie nie chodzi. A tak to jest, no w miarę. Olejem zalałem. I teraz będzie hejt. A powiem wam, co się nie będę, kurde. Zrobiłem zlewkę oleju. Może się nie zważy. Może się nie zważy ten olej. Ja pierdzielę, zarąbałem też z gaźnikiem troszeczkę. A dobra, zaraz zobaczymy. Jeszcze, kurde, zapomniałem pod ciśnieniem zrobić bak. Chociaż do odpalenia to nie powinno przeszkadzać, bo na razie nie będę gazował, zobaczymy czy w ogóle zagada. No, ewentualnie wypluję paliwo z powrotem, gdzieś nadmiarem. Jeszcze ewentualnie może sobie puszczę te wężyki. Jeszcze zobaczymy, czy się uda mi podciśnienia podłączać i zobaczymy za chwileczkę. I teraz nie wiem, czy się połapiecie w tym, ale pokażę mniej więcej, jak to wygląda. Mianowicie wygląda to tak, czyli idzie tutaj ciśnienie z turbiny do manometru, chociaż on na razie jest odłączony. No w sensie on nie będzie pokazywać tak, jak mam pokazywać. Tym się na razie nie przejmujmy. Potem idzie to na trójnik. Z trójnika idzie na kolejny trójnik. Tu jest redukcja na mniejszą średnicę. Ta idzie do gaźnika, do nadmiaru, do przelewu. Druga część idzie z redukcją, znaczy z redukcją, nie z redukcją, tylko ze zwiększoną średnicą na gaźnik, na bak. Bak jest szczelny, sprawdzałem. O dziwo. I tu jest podłączony jeden wężyk. Tu jest strasznie mała średnica, a miałem tylko taki wężyk, żeby było o tej maluteńkiej średnicy, żeby tutaj pasowało. Jeszcze muszę załatwić wężyka, zaślepić śrubką przelewówkę. I będziemy próbować odpalać. Tak na szybkości. Mam nadzieję, że zajarzyliście, o co chodzi. Muszę to tak zrobić, bo inaczej, jeśli jakiekolwiek zrobi to ciśnienie, nawet na wolnych obrotach, ciśnienie, coś tam wybuchnie minimalnie, no to już nie będzie chciało chodzić, no. Więc musiałem to tak zrobić. Próbujemy to, czy w ogóle zagada. Jeszcze założymy filtr. Niech to wygląda, jak ma coś walnąć. Niech to też wygląda jakoś. Niech to jakoś wygląda. Kurde, boję się to odpalać. Ale cóż, odkręcamy kranik, zobaczymy, czy się leje przelewem. Ale oczywiście, czy się leje przelewem, nie zobaczymy, bo zaślepiony jest. Ale odślepię na chwilę i zobaczymy. Ojej! Ups! Fajn! Nie podpiąłem w ogóle wężyka. Kurczę. Wężyka w ogóle nie podpiąłem. Jak to ma, kurde, chodzić? Czy w ogóle zagodzą? Zagodą. Jeszcze zapłon muszę ustawić. Odpala i gaśnie. No przecież jakiś syfek poleciał do tego. Dajmy mu trochę ssania. Dajmy jeszcze raz, odpalmy go. Nie podoba mi się to.
Nie podoba mi się to, za wysokie obroty. Pali od strzała, ale co z tego, jak jest na dotarciu? Kurde, zaraz rozpierdzieli głowicy. Wywali uszczelkę. Dobra. To jak on popuścił, palmy go. Olej też może brać przez turbo. No bardziej nie rozkręcę. Nie wiem, czy nie ciągnie lewego powietrza. Czekajcie. On na lince jest chyba podciągnięty. O, czyli na lince siedział. Dobra. Teraz już wszystko jasne.
tak nie słychać. Cóż, zakładamy sprzęgło i się chyba przejadę. Zobaczymy jak jeździ. Za niski tak samo. Zapomniałem wypierci tutaj dziurki w tym miejscu, żeby podłączyć wskaźnik do ładowania, bo tutaj to nie będzie nic pokazywać. Chyba. Dobra, próbujemy jechać. No i pierwsza jazda fail. Nie chodzi. Jest ups, o. Nie chce chodzić. Po prostu odcina go. Jak się zaczyna jakiś boost robić, odcina i tyle. No ja obstawiam, że w złym miejscu mam podpięte to. Nie może to być tu, tylko gdzieś tu. Albo gdzieś tu przy puszce. Gdzieś tu powinienem się wewiercić i wstawić czujnik do ładowania, bo odpalę nawet i wam pokażę na tym wakumetrze wujka. Na tym wujka wakumetrze nawet wam pokażę, bo on pokazuje podciśnienie i ciśnienie. Odpalę i wam pokażę. Powinno jakieś podciśnienie być w teorii, nie? Chyba że turbina. Też jest taka opcja, że praktycznie nie ma podciśnienia, bo od razu od zera turbina pcha coś, bo ona się kręci dość szybko na zero, nie? Więc też taka jest opcja, ale wewiercimy się chyba. Wewiercę się i zobaczymy to. Nie mówcie, że paliwo wypaliło. Co to się odpierdzieliło teraz? Powiem, że mam problem. Mianowicie, jak zaczyna się jakikolwiek boost, jest odcięcie. Po prostu wajcha już, wskazówka ładnie zaczyna, kurde, lecieć ostro i odcina i nie chce chodzić. Nie wiem czemu, po prostu nie da rady przygazować. Na podciśnieniu, na leciuteńkim buściku chodzi, to jest w granicach, to jest jednego bara, jaju, to jest 1/10 bara.
według tego wskaźnika, jak jest 1/10 bara, zaczyna być problem. Nie wiem, nie wiem, o co to chodzi. Nie wiem, czemu po prostu go odcina. Jak dam gaz, odcina go. Muszę to jakoś rozgryźć. Kurde, no nie wiem. Po prostu tak jakby wpychało chyba paliwo do tego i nie chce chodzić. Za dużo może tych złączek i jest za długa droga, zanim zrobi się. Ale to powinno potem wepchnąć z powrotem paliwo, powinno zatrybić. Powinno być przydławienie, robi się ciśnienie w wężach i powinno dmuchnąć. Nie wiem, muszę to jeszcze pooglądać, bo kurde, jest to strasznie dziwne. Jest problem. Tutaj już zaczynam grzebać, bo się dziwiłem, czemu to nie chce się odkręcić, a tego nawet śrubokrętem nie mogę odkręcić. Nie wiem, kto to kurde przy tym gaźniku robił. Jedyna rzecz, której nie sprawdziłem przy tym gaźniku po zakupie, zaraz, to śrubkę, no bo trzeba być naprawdę talentem i to konkretnym, żeby to uszkodzić. Ale ktoś to uszkodzi. No kurde, ale jak? Jak to możliwe? Po prostu ja nie rozumiem tego, jak można to uszkodzić. Jasny skurczysyn. I teraz, kurde, pan MRF se musi siedzieć i męczyć się, kurwa, z tym. Męczyć się, kurde, piłować, żeby jakoś odkręcić tą śrubkę, bo teraz już klucz obrobiony. Nie wiem, kurde, to się reguluje raz i tyle, a nie reguluje się 10 tysięcy razy. Są ludzie, kurde, normalnie talenty. Nie wiem, kurde, normalnie nie wiem, co wy robicie z tymi pitbajkami, bo ja jak czasami dostaję motor do naprawy, tak zmucony, jakby po prostu ktoś, kurde, męczył te motory. U mnie się motory nie psuje, nawet lącin taki głupi lącin nawet się u mnie nie psuje. Teraz mu dopierdzielę koni mechanicznych i zobaczymy, ile wytrzyma, no ale nie psuje się, no jak nawet taki najgorszy sprzęt, jaki jest, czyli nawet ten lącin, jak się jeździ na nim, zgodnie ze sztuką do tego, do czego był przeznaczony, czyli ten akurat lącin to jest przeznaczony do spokojnej jazdy, to nie będzie pękał, nie będzie się psuł. A, nie mam psów. Dobra, ja się męczę dalej z tym. Nawet nie wiecie, jak jestem rozczarowany. Kurde, co myślałem, wejdę za śrubokręcikiem, poreguluję coś. Trzeba wszystko rozbierać od nowa. Króciec też chyba jest nieszczelny. Muszę zmniejszyć dyszę, bo 112 to będzie za dużo na lącina, na tą pojemność. Wsadzimy jakieś 95, coś takiego. No i zobaczymy, może będzie chodzić. Za dużo grzebania. Kapturek ściągłem. No to nie odpali, kurde. Bez kapturka. Jeszcze sprawdzałem kolor świecy teraz. Pal teraz, dziadzie. Pozbierało się paliwo, no to...
A co, mocniejszy jest przez to? Co? Mocniejszy jest przez to? Próbuję go wysterować i kurde nie daje. To jest twój? Mój, to ci da. Dobra, plan B. Zdemontowałem całkowicie turbinę. Sprawdzimy bez turba. Znaczy bez podłączonego turba, czy w ogóle się wkręci na obroty na tym gaźniku. To może być kwestia samego gaźnika, że jest kiepsko wyregulowany. Siemanko, nagrywam to w kolejnym dniu. Miał być odcinek wczoraj wieczorem, ale zdenerwowałem się i nie dokończyłem montażu. A czepnęłem tym wszystkim, się trochę zdenerwował, bo się uzbierało trochę awarii naraz. Przez co troszeczkę mi nerwy puściły i nie chciałem nawet z tym odcinkiem montować tego. Więc mam nadzieję, że mnie wybaczycie, będziecie mieć odcinek dzisiaj. O. Dzisiaj po południu. Albo wieczorem. Nie wiem, jak to pójdzie. Dobra, sprawy się mają tak, bo na odcinku pewnie nie zajarzycie, o co chodzi. Z czym dokładnie jest problem? Zaraz będziecie mi pisać w komentarzach, a nie oglądniecie filmiku do końca. Problemy są trzy. Problemy są trzy. Mianowicie pierwszym problemem jest sam gaźnik. Mianowicie nie chcę to za bardzo chodzić na samym gaźniku bez tych dodatków podnoszących moc. Po prostu jak dam trochę gazu, turbinka zaczyna coś tam dmuchnąć dodatkowo jeszcze i to jest tak, jakbym dodał nagle dużo więcej gazu. Po prostu że rozumiecie. Ja bym dodał ostro gazu i zdławia go. No i jest taki problem, nie da rady tak delikatnie, bo jak zacznie już turbinka, jak zaczyna gwizdać, w moim wypadku po tym mierniku, jak słychać ten gwizd, to zaczyna pompować. Nie, że pompuje tam jednego bara od razu, tylko już zaczyna pompować, nie? Tak samo możecie się na odcinku przypatrzeć, co się dzieje, jak jest dźwięk turbinki, jak schodzi z obrotów. Po prostu cały czas jak jest gwizd, to utrzymuje, zobaczycie, jak powolutku wskazówka spada do zera z tym doładowaniem, można tak powiedzieć. Czyli po prostu ta turbina też utrzymuje to tak w miarę, na te doładowanie. Po prostu jak gwizda, to znaczy, że coś dmucha, o! Pod tym względem. No i to był pierwszy problem, jest taki, że jest gaźnik i jak coś tam zaczyna gwizdać, zaczyna coś tam już dmuchać, to tak po prostu reaguje silnik, tak jakbym dał więcej gazu, mimo że nie ujmuje, no i przydławia silnik. No i nie mogę się wkręcić. Czasami się uda mi wkręcić, ale wtedy jest drugi problem, mianowicie gdzieś jest nieszczelność. Znalazłem tą nieszczelność. Niby sprawdzałem, tam dmuchałem bak, bo zaraz będziecie mi mówi, że dmuchać we wszystko. No i niby coś tam była jakaś ten, ale okazało się, że sam bak jest nieszczelny. Na początku jak sprawdzałem szczelności, wszystko było ok, ale potem się poluzowały śrubki i zobaczcie sobie. Poluzowałem się śrubki od... A, widzicie? Leje się. Z drugiej strony... Z tej strony bardziej. I po prostu jak pochodził mi ten trochę silnik, bo sprawdzałem szczelność za wcześnie, a potem od drgania te śrubki się popuściły i po prostu to doładowanie to nie jest takie nie wiadomo jakie mocne, duże, o można tak powiedzieć, i to już sprawia, że silnik się nie może zebrać. No ja bym wam to prosto wytłumaczyć. Zwiększa się boost w tym rozprężniku, ale nie zwiększa się w przewodach. No, w przewodach się tak nie chce zwiększać. No, dlatego też na wskaźniku to też tak nie rosło.
No, większy boost był tu niż na wskaźniku, bo mi to wszystko spieprzało ciśnienie przez te otworki tam. No, to był problem numer 2. Problem numer 3. Upierdzieliła mi się śruba na impulsatorze. Nie wiem czemu, ale mi pękło. Pękła mi śrubka. Pech za pechem. Nie wiem jakim cudem. Dlatego dalej nie nagrywałem. Pierdzielnąłem to wszystko. Bo też muszę tutaj przestawić. Jest też kolejny problem taki, że nie dam rady przestawić za bardzo tutaj zapłonu, a muszę przestawić zapłon, żeby był wcześniejszy. Nie wiem jak ja to zrobię, po prostu będzie problem i to po pieronie przy tym impulsatorze. No przy tym impulsatorze będzie straszny problem, bo nie mam jak przesunąć się na bok. No nie da rady się przesunąć na bok, bo osłania, uniemożliwiają mi to te całe te wystające cycki tu. A nie chcę kupować drugiego statora. Nie mam na to kasy. A jak nie przestawię zapłonu, no to będzie spierdzielać mi paliwo bokiem i nie będzie boosta wystarczającego. A potencjał jest, bo słychać było tam na jednej próbie, że się fajnie zebrało turbo, ale zaraz mi je odcięło, nie? A wam powiem, że to było wszystko na minimalnym gazie. To wszystko się działo na przekręceniu manetki tyle. Delikatny przekręceniu manetki. A gazu mamy? To jest, można powiedzieć, 1/5 gazu. Zaczęło mi się fajnie zbierać turbo, ale wypchnęło mi paliwo i dupa. A wskazówka fajnie, bo powiem wam, że turbo więcej pompuje niż zużywa silnik powietrza, więc fajnie wskazówka leci do góry, tak wam powiem. Mimo że silnik tam coś ciągnie, ale dzięki tej komorze, tutaj rozprężniku, po prostu turbina więcej dmucha niż ten i fajnie wskazówka zaczęła lecieć do góry i odcięło mi dziada. Tak samo mogliście zobaczyć, jak trzymałem lekko na gazie. Pierw było podciśnienie, pierw mi fajnie wskazówka poszła na podciśnienie, a potem turbina wstała i zaczęła pompować. I leciało, leciało do góry i nagle mi odcięło całkowicie, ale cały czas leciała wskazówka do góry. Jakbym tak trzymał cały czas na gazie, to by prawdopodobnie urosło tam do 0,02 bary. 0,2 bary mogłoby nabić na wolnych obrotach przy lekkim dogazowaniu i przytrzymaniu. A co dopiero jak będę jechał i dam pół manety, mi się wydaje, że do pół bara powinno dojść. Chociaż no nie wiem, zobaczymy jak uda mi się to wszystko puszczelniać. Mam jeszcze drugiego lącina może, tam jest szczelny bak i jeszcze z tym gaźnikiem muszę jakoś dojść. Nie wiem jak ja to sobie dam rady z tym. Ale dam sobie radę. No i zapłon przestawić, żeby było wcześniejszy zapłon, bo paliwa jest teraz dowalone konkretnie. I prawdopodobnie jeszcze zmienię moduł zapłonowy, bo ten jest chyba oryginalny. Właśnie nie wiem, chyba jest oryginalny ten moduł i muszę zmienić na jakiś moduł ze stałym kątem wyprzedzenia zapłonu, bo ten ma chyba zmienny. Bo łatwo strasznie go odpalić, kopka nie odbija. Więc jak coś się nie poddaje, postaram się na dniach to jak najszybciej ogarnąć i testujemy kolejny raz. No, mam nadzieję, że tym razem się zbierze, dowalę z powrotem tą największą dyszę, bo jeszcze wam zapomniałem powiedzieć, że zmieniałem chyba 5 dysz różnych i nie było praktycznie efektu żadnego. Po prostu zmiana dyszy nie zmieniała pracy, po prostu tak samo odcinało go. Z turbiną, bez turbiny. Coś z gaźnikiem jeszcze chyba jest nie tak, nie wiem, muszę to jeszcze ogarnąć. Czy czasem coś tu nie jest podmienione i nie z tego gaźnika. No. Więc no, zmiana dysz, dałem nawet 80, 18, 80, a 112, zero różnicy. Iglicę ponosiłem, puszałem, praktycznie zero różnicy. Nie wiem czy lewe gdzieś powietrze ciągnie, muszę jeszcze tu zrobić jakiś test szczelności króćców i tego wszystkiego. Gaźnika posprawdzać i będziemy wiedzieć, więc do następnego. Mam nadzieję, że w następnym odcinku już będzie 1,5 bara do ładowania, chociaż wskaźnik jest na 1 bar, więc muszę uważać, żeby wujkowi nie uszkodzić tego manometru, wakumetru, więc do następnego, trzymajcie się, na razie, hej!